Witam Was bardzo serdecznie w czwartek, 16 sierpnia. Na dzisiaj do naszych poczytajek przygotowałam książkę pod tytułem Agnieszka Osiecka dzieciom. I zawiera ta książka teksty Agnieszki Osieckiej kierowane właśnie do dzieci. Jak wiemy, Osiecka była głównie znana z tego, że tworzyła teksty piosenek, pisała wiersze dedykowane często też dorosłym. Jej teksty były bardzo mądre, zauważała w nich dużo przemian społecznych, to co działo się w Polsce w czasie, kiedy ona żyła i tworzyła. Natomiast książka Agnieszka Osiecka dzieciom jest właśnie skierowana do tych najmłodszych. I chciałabym Wam przeczytać fragment z tej książki, zachęcić do jej wypożyczenia, może na wakacyjny wypoczynek. I tak, może zaczniemy od razu. Rozdział pierwszy. Ptak, który kłapał zębami. Eugeniusz, między nami mówiąc, był ptakiem. Cóż w tym dziwnego? Spytacie. Ostatecznie każdemu może się to przytrafić. Bywają gorsze nieszczęścia. Można na przykład być mrówką i przez całe życie przebywać jedynie z mrówkami i mrówczętami. Albo można na przykład być słoniem z ogrodu zoologicznego i przez całe życie chodzić tylko tam i z powrotem. Słowem, bycie ptakiem nie jest zupełnie złe. Nie jest też zupełnie dobre. Po pierwsze, nie ma się czterech nóg. Nie ma się także dwóch rąk i dwóch nóg. Można się najwyżej pocieszyć, że to, co się ma, to jest jedna ręka, na przykład lewa, i jedna noga, na przykład prawa. Można opowiadać różne rzeczy i nadawać im różne nazwy, ale w niczym nie zmieni to rzeczywistości. Rzeczywistość to jest to, że mamy tylko dwie łapy. Bycie ptakiem nie jest też zupełnie dobre ze względu na zimę. Jak wiadomo, jedne ptaki odfruwają jesienią do gorących krajów, a drugie marzną przeraźliwie. Na oko marznięcie jest gorsze, ale odfruwanie też bywa do niczego. Chmury są wilgotne i smutne, jak kocie łby. Mimo to można powiedzieć, że życie ptaków jest wesołe, a to ze względu na śpiewanie, skakanie, przygody oraz pióra. Takie życie, które się dzieli na A. śpiewanie, B. skakanie, C. przygody oraz D. pióra, nazywamy życiem ptasim. Życie Eugeniusza mogło być życiem ptasim. Mogło być, ale nie było, ponieważ Eugeniusz nie był ptakiem zwyczajnym. Miał po temu trzy wielkie powody. Pierwszy wielki powód to to, że Eugeniusz nie był zrobiony z piór, ani z mięsa, ani z kości, ani z ości, tylko z gliny. Był więc ptakiem glinianym. Drugim wielkim powodem było to, że Eugeniusz umiał kłapać zębami, co u ptaków jest niezwykłą rzadkością. To umiejętność równie rzadko spotykana jak u ludzi – ruszanie uszami. Ja na przykład umiem ruszać uchem, ale tylko jednym – lewym. Nauczył mnie tego, nie szczędząc wysiłku, leśniczy z powiatu piskiego. Niestety nie doszliśmy do nauki ruszania prawym uchem, bo stała się jesień i trzeba było robić marynaty i zabrakło czasu na uszy. Jeżeli znacie jakiegoś leśniczego i chcecie ruszać uszami, to można go grzecznie poprosić o lekcję już wiosną. Eugeniusz zatem umiał kłapać zębami, ale jak się tego nauczył i kiedy kłapał najchętniej i najmocniej, o tym dowiecie się dużo później. Na razie trzeba się dowiedzieć wszystkiego o trzecim wielkim powodzie niezwykłości Eugeniusza. Otóż tym trzecim wielkim powodem było to, że Eugeniusz urodził się w Szwecji, był więc ptakiem szwedzkim. Tym trzecim powodem musimy się trochę pomartwić, żeby potem łatwiej się było martwić albo weselić. Powodem pierwszym, czyli glinianością, i powodem drugim, kłapaniem. Mówię o martwieniu i weseleniu się, ponieważ to tylko od Was zależy, czy się będziecie kłapaniem, glinianością i Szwecją martwić, czy weselić. Bo przecież jedni z Was wolą płakać, a drudzy wolą się śmiać. Co do mnie, to zimą płaczę, a latem się weselę, ponieważ podobnie jak Eugeniusz, jestem ptakiem. To
był pierwszy rozdział z książki pod tytułem Agnieszka Osiecka Dzieciom. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zachęcam Was do wypożyczenia tej pozycji w naszej bibliotece. I dzisiaj chciałabym się na pewien czas z Wami pożegnać, ponieważ sama udaję się na urlop. Dlatego najbliższy filmik, jaki pojawi się tutaj na kanale, będzie to filmik 30 lipca. Wcześniej na naszym Facebooku pojawi się recenzja książki dla młodzieży, więc też zachęcam do tego, żebyście sobie sprawdzali, co tam na tym naszym Facebooku słychać. Zachęcam też do zaglądania na kanał na YouTube i na nasz Facebook w czasie tuż przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Tam też będą ciekawe informacje zamieszczane. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życząc również tym, którzy zaczynają może swoje wakacje, udanego wypoczynku. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję do zobaczenia w sierpniu w Bibliotece Narodowej. Pa, pa!